Dzień dobry, dzień dobry. 19 października. Trzeba przyznać, że zaskakujący dzień, chociaż wiadomo, każdy pszczelarz śledzi pogodę. Jest godzina 16 i 20 stopni. No i widać, co tu się dzieje, prawda? No jest ciekawie. A ja dzisiaj wieczorem, z uwagi na to, że wiedziałem, że będzie znacznie cieplej, czyli kłomby będą rozszerzone, to ja dzisiaj sobie postanowiłem, że będę odymiał apiwarolem. Myślę, że ostatni raz w tym roku. I jest jeszcze jeden temat. Nagrywam specjalnie filmik, ponieważ te filmiki, które ja nagrywam, są nagrywane w innym standardzie. Jak ktoś nie chce bzdur technicznych słuchać, to może sobie przewinąć o 2 minutki, podejrzewam. No i ja w końcu się zdecydowałem, żeby sprawdzić, jak wygląda obróbka tego... Oj, tam u Demeterki to jest jakiś Saigon. Jak wygląda obróbka tego materiału? No i część już sprawdziłem takich krótkich filmików na YouTubie, jak to YouTube sobie radzi z takim materiałem. I myślę, że ten materiał, który teraz nagrywam, będzie tak zrobiony. Nagrywany jest w Dolby Vision. Natomiast YouTube nie udostępnia tego... takich treści na swojej platformie, więc będzie to zwykły HDR, czyli film, który ma o większej rozpiętości tonalnej, zarówno kolorów, jak i jasności, ciemności i tak dalej. I to sobie zobaczymy. Pytanie, co się dzieje u Demeterki? Czy tam są jakieś trupy? Zobaczmy sobie. Co prawda bez rękawic jestem. No i ten film będzie znacznie później. Bo nie mam w najbliższym tygodniu czasu na to, żeby się tym zająć. No zobaczymy, co tu się dzieje. Może otworzymy. Więc spodziewam się, że film będzie przeze mnie robiony za tydzień, za dwa. Zresztą teraz za dużo filmów się nie robi, więc są inne sprawy służbowe, które muszę jeszcze pociągnąć, i inne tematy. Także ten filmik, jeśli trafi na YouTube'a, to trafi tylko w formie HDR-a i trafi znacznie później. Podejrzewam, że nawet pod koniec października być może. Co to znaczy HDR dla ludzi, którzy oglądają to na zwykłych wyświetlaczach? To znaczy, że będzie na starych komputerach, starych telewizorach, starych telefonach będzie obraz zdecydowanie bledszy niż powinien być i będą przytłumione kolory. Tego się spodziewam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast na nowych sprzętach, no to chyba wszyscy ci, którzy ten film oglądają na nowym sprzęcie, na porządnym telewizorze, telefonie bądź też w laptopach to się rzadko zdarzają porządne ekrany do obsługi HDR-a, ale już powoli się pojawiają. No to różnicę chyba widać gołym okiem. To tak tylko zaznaczę tym, którzy dysponują lepszym sprzętem. No i dzisiaj również przyjechałem sobie kosiarką, bo zawsze... O, i podkarmiaczki zabieram. Przyjechałem sobie kosiarką, bo zawsze po drodze koszę. I dzisiaj również zdecydowałem się na to, że w kilku ulach, nie dotyczy to tych żółtych, nie dotyczy niebieskiego i zielonego i nie dotyczy odkładów, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W 5 ulach mamy daszek bezpośrednio nad ramkami. I tak sobie pomyślałem, to już dawno widziałem taką rzecz w zakupie, że kupię sobie taką powałkę plastikową z dwóch powodów.
Zawsze do tego ula będę mógł sobie zajrzeć, czy to będzie minus 5, czy nieważne jaka temperatura, jakie wiatry i tak dalej. Bo tu oczywiście przyjdzie pajączek, tak? To jest pierwszy powód. A drugi powód jest taki, że w zeszłym roku ja zimowałem wszystkie rodziny na podkarmiaczkach, czyli tak jak widać tutaj w odkładach. I te zimowanie, te odkłady to w ogóle muszę wziąć z tej ziemi, to jest inna sprawa. I te zimowanie przeszło stuprocentowo, byłem z tego zimowania zadowolony. Więc tak sobie teraz pomyślałem, no po co ja mam te pszczoły męczyć tutaj bez jakiejkolwiek izolacji od góry. Znaczy izolacji to za dużo powiedziane, bez jakiegokolwiek, no powiedzmy, można to nazwać formą delikatnej, nie wiem, folii czy czegoś. Mimo, że jest tu pajączek, to jednak jest to miejsce, gdzie będzie mniejszy przepływ powietrza niż tak jak teraz to jest z daszkami. No i po prostu sobie to zamontuję. I zobaczymy i myślę, że będzie analogiczna sytuacja jak w tych powałkach. One na środku mają pajączki. Te wszystkie niebieskie, zielone i tak dalej. Ja w pozostałych ulach będę miał coś takiego. Natomiast odkłady będą zimowały na podkarmiaczkach, które jak wiadomo z tyłu mają na całej szerokości listwę i jest to przewiew, który leci sobie z wylotka, leci sobie do góry i wylatuje tyłem. Wszystkie u mnie daszki, to nie będzie zmieniane, wszystkie u mnie daszki w czterech dziurach zawsze mają przewiew. Gniazdo również ma przewiew. Wylotek jest... W zeszłym roku miałem zamknięte wylotki, tak jak tutaj widać, czyli ograniczone, bo od spodu jest siatka. Więc zrobimy tak, jak zaplanowałem, przy okazji zaglądając do pięciu uli do środka i patrząc, jak już zdążyły wyjeść zimowy zapas. Co one tu noszą? No dzisiaj jest szał, no jest godzina 19. Ja tutaj może teraz wkleję filmik z tego, co ostatnio mi się udało zarejestrować. Zbieraj, zbieraj, koleżanko. I tu kolejna. No sporo ich tu lata. Tutaj dwie są. Jedna. Druga dzisiaj... O, tutaj z tej strony jest. Także widzicie, dwa krzaczki obok siebie. Dwie pszczoły, o, trzecia przyleciała. Także jak widać, noszą między innymi jasnotę, noszą pyłki z kwiatów. Myślę, że to wygląda dosyć ładnie. Nie wiem, jakie inne oni mają, w tej chwili są pożytki. Raczej tutaj nie ma żadnych rzepaków zimowych i tak dalej, także jakoś se muszą radzić. A tymczasem zerkniemy sobie do uli, ale to najpierw muszę rozpalić podkurzacz, ubrać kamerę i tak dalej. No tradycyjnie zapomniałem o telefonie, ale tu tragedia u gębalowej jest. Tu jest tyle pszczoły, przed chwilą je chciałem zgonić, ale one się coś nie dają zgonić, także chyba nie mają gdzie uciec. A i podkurzacza zapomniałem, więc wziąłem taki wyjątkowy, który leżał na pasieczysku. No i teraz u gębalowej mamy jedną ramkę na zewnątrz, słuchajcie, i to jest ramka, która podejrzewam jest dawno oczyszczona, prawda? No i dobrze podejrzewam. No od środka jeszcze może trochę. Ale słuchajcie, tu jest trochę za dużo pszczoły jak na ramkę poza gniazdem. To jest niestety jakiś problem. Jedną ramkę sobie tylko wyciągniemy środkową, żeby tylko sprawdzić, co tu się dzieje, nie? Tylko po to. Bo patrząc na daszek, no to jest za silna pszczoła, za silna rodzina w tej chwili. Do zimowania przynajmniej ja do takich nie jestem przyzwyczajony. No nie, no tu tragedii nie ma, to jest środkowa ramka.
bardzo ciężka jest. Gębalowa w ogóle zresztą tak w sumie jest otwarta po to, żeby im poprawić humor, bo to jest chyba jedyna rodzina, która no tak wygląda na środkowej ramce tutaj. No dobra, i zamykamy. No, chyba się nawet udało żadnej pszczółki nie skrzywdzić. Zamykamy zakładając tą naszą powałkę. Tylko, że oczywiście jest to powałka wielkopolska, łamane na... Ojej! No niestety. Wielkopolska łamane na dadant, więc... Więc co to oznacza? No to oznacza może odwrotnie z uwagi na ten termometr. To oznacza, że właśnie termometr jest bardziej tutaj przyklejony przez sprzedawcę. Nie wiem w ogóle czemu on to przykleja, a nie daje oddzielnie. Termometr jest przyklejony przez sprzedawcę bardziej tak pod kątem ula wielkopolskiego. Wielkopolskiego dwunastki, nie? To chyba się domyślacie dlaczego, bo to widać, to jest inne ułożenie. No dobra, teraz żeby tu nie zepsuć za dużo. Kurczę. Te pszczoły dzisiaj mają co prawda gorącą noc, bo jest 15 stopni. Ale to nie było potrzebne, to co się tu stało. Natomiast dobrze by było, gdyby się stało tutaj. I one sobie wrócą. Tylko, że problem polega na tym, że ich jest za dużo. No i dobra, i ja tą powałkę, ona jest trochę wygięta, widzę, ale Daszek ją wyprostuje. Ja tą powałkę po prostu tutaj zostawiam, przykleję Daszkiem, ale oczywiście muszę się pozbyć tych pszczół, które tu są. I następnym razem trzeba uważać, żeby nie zdepnąć tego, co tam leży, bo pszczółki muszą wrócić. Mają jeszcze godzinę lotów, także on z 2 godziny nawet. Dobra, to kończymy z tym ulem. Dobra, i mamy kolejny ul. Niestety sąsiad postanowił troszkę traktorkiem z tyłu tutaj jeździć, więc będzie hałas. Niestety zakitowane. No i tu jest ta sama sytuacja, słuchajcie, no ogromna rodzina. No dobra, i co? I również sprawdzamy środkową ramkę. Może tą. No i to już nie jest zbytnio optymistyczne. Chociaż no jest, jak widać, błyszczy się. Ale tutaj zasklepionego jest malutko. Aż się zastanawiam, czy nie zobaczyć. O, teraz zaczęły, widocznie musiałem jakąś zgnieść. Zaczęły się denerwować. Aż się zastanawiam, czy nie zobaczyć ostatniej ramki. Ale myślę, że sobie darujemy. Zabieram się za ten ul, to on jest za tym zielonym. I troszkę mnie zmartwiła sytuacja u tej demeterki, bo to tak... Skoro to tak nagle zniknęło, to wyglądało po prostu... Wygląda na... rabunek, nie? I być może dlatego ta demeterka miała tak mało pokarmu ostatnio. I być może cały czas ma mało pokarmu. No cóż, no zobaczymy. Otwieramy sobie ten ul. Czy tutaj również jest pełno pszczoły? No wygląda na trochę mniej, prawda? Tutaj pszczoły oblegają również ramki, które są wstawione z boku.
Te ramki są oczywiście osuszone. I to tak praktycznie... O, coś tu jest naniesione. Także nie miały miejsca, czyli to dobrze świadczy o ramkach, które są w gnieździe. I to sobie już sprawdzamy właśnie teraz. Bardzo ciężka ramka. Zasklepione bardzo ładnie. To jest środkowa ramka. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No niestety pszczółka na końcu nie przeżyła. I teraz ja będę miał problem pewnie przez nią. Dobra, jak to teraz wstawiamy? Wstawiamy może... Tak, o widzicie, i teraz jest poza gniazdem, nie? Termometr. No, tak może być. Pszczółki już się denerwują. No i zamykamy. No tutaj za wiele nie wymyślimy. Ta rodzinka mi się podoba. Nie dość, że jest zdecydowanie mniej pszczoły, to jeszcze... No, atakują niestety. Zdecydowanie mniej pszczoły, to jeszcze jest to z pokarmem elegancko tutaj rozplanowane, tak mi się wydaje. No dobra, i mamy kolejny ul. U demeterki cały czas spokój. Ja chyba tą demeterkę otworzę dzisiaj. No, bo to było bardzo dziwne. Jak one nie mają pokarmu, to one się osypią w dosyć krótkim czasie. Bo tam było dużo pszczoły. No, to widać, że jest ok. Aż za ok, bo na ramkach tutaj poza ulem jest bardzo dużo pszczoły. To jest środkowa ramka z chorej rodziny. Ledwo co trzymam tą ramkę. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony. No, troszkę się rozbujały. O, i tutaj idealnie pasuje termometr, tak przynajmniej się wydaje. Bardzo dużo jedzenia, zero czerwiu, także dzisiejsze odymianie apiwarolem będzie miało sens, tak przynajmniej się wydaje. No i ostukamy daszek i zamykamy. No sąsiad już sobie pojechał traktorkiem, także będzie trochę ciszej. A my tymczasem otwieramy ostatnią rodzinkę. No również spora. Ta jest na 7 ramkach, na przepraszam, na 8 i również spokojna. I analogicznie do tamtych wyciągamy środkową ramkę. Powiedzmy, że to będzie ta. O, akurat trafiliśmy matkę. Widać, że no teraz to się ruszyły troszkę te pszczółki, ale jest ciężka ta ramka. Gdzie ta matka uciekła? Zaraz spróbujemy. Widać, że się wszystko błyszczy. Spróbujemy namierzyć, żeby ona nam tu nie spadła. Nie, jest tutaj. No i teraz mamy problem, bo będziemy odkładać matkę, żeby jej nic nie zrobić, prawda? Wydaje się, że było wszystko ok. I teraz nie przygotowałem sobie zatworu. Nie wygląda to tragicznie, prawda? W tej rodzinie, tak przynajmniej się wydaje. Na środkowej ramce. Ja jestem bardzo zadowolony, że nie ma czerwiu nigdzie. We wszystkich ulach, które dzisiaj oglądałem, nie ma czerwiu. Także dzisiejsze odymianie apiwarolem będzie bardzo skuteczne, tak?
Niektórzy zalecają nawet w listopadzie jeszcze odymić, ale ja się boję, że jest szansa, że w listopadzie nie znajdziemy dnia, kiedy o godzinie 18 czy tam 17 w listopadzie, czyli już po oblotach, będzie powyżej 10 stopni. Możemy takiego dnia nie znaleźć, więc ja korzystam z tego, że dzisiaj jest dobra pogoda. Idę po zatwór, zakrywamy i zobaczymy, co u Demeterki. No to będzie dosyć ciekawe doświadczenie, bo nie wiem, czego tu się spodziewać. Nie no, pszczoły jest dużo. Piękny zapach. I teraz co tu się dzieje? No trzeba zobaczyć pokarm przede wszystkim. Środkowa ramka. To spróbujmy środkową ramkę tu ruszyć. No błyszczy się. Błyszczy się coś. Nie mogę tu za bardzo złapać, ale to się błyszczy aż do samego dołu. Nie wiem, czy to widać. No to chyba możemy zamknąć. Denerwują się tutaj. No, zdenerwowały się pszczółki, ale myślę, że źle nie będzie, chociaż to jest jedna z tych rodzin, które, no, gdybym miał stawiać, że nie przeżyją, to ta. Zobaczymy. No i tak to wygląda. I zostało jeszcze wieczorne odymienia piwarolem. To gdzieś za półtorej godziny tu przyjdę, może za godzinę. Myślę, że za półtorej godziny, bo dziś jest ciepły dzień. Mimo, że słońce już zachodzi, to skorzystam z tego, że jest film HDR, to będzie lepiej widać. To tak to jest, jak ktoś ma fioła, nie tylko na punkcie pszczelarstwa, powiedzmy, ale na punkcie technicznym również. Tu jak widać, pszczółki od gębalowej sobie poradziły, nie ma żadnej. Jestem zdziwiony, jestem ilością pszczół gębalowej w tym drugim ulu. U gębalowej wiadomo, pokarmu nie zabraknie, bo to jest taka pszczoła, nie? Ale reszta zobaczymy. Założyliśmy zatwory. Znaczy, to nie są zatwory, tylko powałki, tak? Plastikowe. Wygląda na to, że pokarm jest niezasklepiony na środkowych ramkach. Nie sprawdzałem ramek zewnętrznych w ogóle, ale na środkowych ramkach, chyba we wszystkich ulach, które sprawdzałem, jest ten pokarm dosyć znacząco występuje na tej środkowej ramce, to duży plus. Co mi dają te powałki plastikowe? No, myślę, że oprócz fajnego wglądu w ul, oprócz jakiejś tam wentylacji na środku, mam nadzieję, że tego nie zakitują, no to jeszcze łatwość podania na wiosnę ciasta. Ja teraz, gdybym nie miał tej powałki plastikowej, położyłbym dwie beleczki na ramkach po to, żeby na początku lutego albo tam w połowie lutego mieć na czym położyć ciasto. Nie na pszczołach, tylko na właśnie tych dwóch beleczkach odstępnikowych. W poprzek beleczki odstępnikowe oczywiście. Ramki mam tak. Tak kładę dwie beleczki w odległości od siebie 15 cm i kładę na to ciasto. No w tym przypadku chyba nie będę musiał, bo tu mamy powałki drewniane w niebieskim, zielonym i w obydwu żółtych, które również na środku mają pajączki. O, jakaś pszczółka mnie tu próbuje atakować. Również na środku mają pajączki. No i teraz mamy 5 uli z powałkami plastikowymi na środku z pajączkami. No i w tych 9 ulach będzie ok z ciastem. Natomiast jeśli chodzi o odkłady, no muszę tu jeszcze je ściągnąć z tej ziemi, na jakimś podwyższeniu je dać. Jeśli chodzi o odkłady, to no będzie trzeba ściągać te podkarmiaczki.
robić to dosyć szybko, bo będzie zimno na wiosnę. Kłaść te beleczki i kłaść ciasto na to, nie? No to tak to wygląda. No i to by było na tyle dzisiaj, bo już odymiania apiwarolem nie mam co pokazywać, bo to jest temat znany. Zresztą chyba nawet pokazywałem to na swoich filmikach. Na dzisiaj kończymy i tak jak mówiłem, filmik pewnie z 2 tygodnie się będzie robił, bo obróbka materiału HDR jest zupełnie inna, znacznie więcej czasu zajmuje, także uparłem się, zobaczymy czy mi się to spodoba, bo oglądającym niektórym może się niestety nie spodobać, ale cóż, no takie życie. Jakby co, to oczywiście proszę o komentarze, czy jakość tego materiału wideo jest dla Was jakoś znacząco lepsza czy gorsza.